Do czego chciałbyś przekonać ludzi? To faktycznie się zmieni mój mindset, jakby porównując pierwszą rzecz, którą nagrywaliśmy 5 bodajże lat temu. Chciałbym przekonać ludzi do tego, że warto czasem zasięgnąć pomocy, żeby dowiedzieć się więcej o sobie i na przykład skonfrontować się z rzeczami, przed którymi uciekamy, bo mimo, że może to być dość bolesne doświadczenie, to na dłuższą metę poprawi to jakość ich życia. A co chciałbyś przeżyć? Narodziny dziecka? Co ostatnio tobą wstrząsnęło? Kurde, moja przemiana mną wstrząsnęła katarzis, które kazało mi jakby zrewaluować całe swoje życie i później przeżywanie wszystkiego, od czego uciekałem całe swoje życie. To było parę miesięcy naprawdę mocnego bólu. To mną wstrząsnęło. Ale dzięki temu czuję się dzisiaj o wiele lepiej niż kiedyś. Co byś zrobił, gdybyś był prezydentem Polski? Nie za bardzo interesuję się polityką i nie wiem, jaką ma władzę ustawodawczą, ale jeżeli prezydent może wprowadzić na przykład eutanazję, to wprowadziłbym eutanazję dla ludzi, którzy są po prostu strasznie chorzy i no, nie chcą po prostu dalej się męczyć. Tak? Oczywiście fajnie, jakby była poprzedzona rozmową z psychologiem lub paroma rozmowami, ale myślę, że to powinno być legalne. Tak jak w Holandii? Tak. A komu bez wahania pożyczyłbyś 1 000 000 złotych? Jakbym miał. Nie wiem, rodzicom, przyjaciołom, dziewczynie. A dokończ takie zdanie. Gdybym był kobietą, to... Gdybym był kobietą... Nie wiem, poszedłbym na... Jakie dziwne pytanie. Poszedłbym na randkę z gościem i jakby kminił, na co kobiety zwracają uwagę podczas takiej randki. Bo na pewno różni się to od podejścia mężczyzny. Aha. Kolejne zdanie do dokończenia. Gdy zamykam oczy i staram się zasnąć, to widzę... Myślę o rzeczach, które się... Jakby to jest część, jeszcze nie do końca pozbyłem się control freaka, bo mam po prostu lepsze narzędzie do radzenia sobie z nim. Więc często myślę po prostu o sytuacjach, które się wydarzyły tego dnia lub które się wydarzą jutro. Ale wiem, że to jest zbędne i wtedy na przykład wyobrażam sobie, że jestem jakimś smokiem i lecę przez jakieś kosmiczne wajby. To coś abstrakcyjnego, żeby się na tym skupić, wyobrażać sobie różne kolory, różne, nie wiem, planety czy coś i to mnie uspokaja i usypia. Ale numer. A czy muzyk powinien być autorytetem? Nie wiem, czy powinien być, ale chyba dobrze, kiedy jest, bo wielu muzyków, w tym ja do niedawna, nie zdaję sobie sprawy z tego, że ludzie, którzy go słuchają, też jakby powtarzają niektóre rzeczy, o których on mówi. No i czasami jest to zgubne po prostu. Więc myślę, że każdy muzyk powinien mieć odrobinę świadomości tego, że jednak wpływa na mózgi swoich słuchaczy i kierować się tą świadomością. Z czego pod żadnym pozorem nie można w życiu zrezygnować? Z pasji. Największy grzech młodości? Nie byłem jakimś specjalnym grzesznikiem. Poczekaj. Nie wiem, spróbowanie twardych narkotyków? I don't know, nie mam takich specjalnych, ogromnych grzechów.